Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, witam Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Jak widzieliście, samolot odleciał bezpośrednio z lotniska Chopina, a to oznacza, że znajdujemy się bezpośrednio obok węzła Warszawa lotnisko. S4 przejechało ładnie po prawej stronie, a w tym miejscu zaczyna się cały węzeł i dalej trasa NS. Trasa NS to długa historia, o której już mówiłem nie w jednym filmie, natomiast dzisiaj mówię o trasie S7, która stąd się ciągnie dalej bezpośrednio do Grójca. A przynajmniej na tym odcinku, o którym dzisiaj będę mówić, my dolecimy bezpośrednio do Tatrzyna Południowego, bo tam kończy się ten aktualny etap budowy, bo faktycznie przejezdność już jest na tym całym odcinku S7, ale niekoniecznie budowa się zakończyła. Co prawda ostatnio się tutaj pojawiłem w sierpniu zeszłego roku, czyli w 2022, i wtedy jeszcze nie było oddanego do użytku nawet tego odcinka, na którym teraz lecę. To wszystko jeszcze było w budowie, właściwie na ostatnich odbiorach technicznych. Kolejny odcinek został oddany do użytku w kwietniu tego roku i od tamtego czasu właściwie wszystkie osoby, które tędy jeżdżą, mogą stwierdzić, że no trasa jest, czy jest całkowicie przejezdna, czy jest wszystko gotowe. Ale nieprawda, choć na węźle zamienię, tego nie widać, o tyle na dalszym odcinku możemy zobaczyć, że nie wszystkie węzły zostały oddane do użytku, prędkość jest tylko do 80 km na godzinę i drogi dojazdowe i właściwie lokalne tutaj w okolicy nie zostały jeszcze całkowicie ukończone. Ale to wszystko sobie dokładnie zobaczymy, żebyście wiedzieli, na czym aktualnie stoi S7 na tym odcinku. Patrząc najpierw na węzeł zamienię, możecie zobaczyć, że no wszystko ładnie, pięknie wygląda, ale niekoniecznie, bo sam węzeł powstał, ale drogi wszystkie do węzła jeszcze nie powstały. Sam węzeł, tak jak powiedziałem, przed chwilą jest ogromny. Są tutaj różnego rodzaju ronda na zjazdach, ale nie wszystkie wloty są już gotowe, bo część wlotów będzie się łączyć w przyszłości z różnymi przyszłymi planowanymi ulicami. Jedną z ulic, która jest w okolicy, aktualnie główną na Ursynowie dojazdową do tego węzła, to jest ulica Karczunkowska. Ta ulica będzie już niedługo mieć przebudowę. Aktualnie jest stołeczny zarząd rozbudowy miasta. Pracuję nad tym i niedługo faktycznie rozpoczną się tam prace. Chodzi o to, aby tam była nowa nawierzchnia, po jednym pasie w każdym kierunku, ścieżki rowerowe połączyły się po prostu w jedną całość, a nie podzielone tylko teraz, no i oczywiście na samym odcinku nowe chodniki i nowe przystanki. To wszystko będzie niedługo powstawać, jak dokładnie to będzie wyglądać, jeszcze tego nie wiemy, ale na pewno wiemy, że to będzie realizowane niedługo. Do tego właśnie węzła, który teraz widzieliśmy. A na dalszym odcinku widzimy, że ładnie S7 się tutaj ciągnie. Co prawda, wszystko tutaj jest gotowe. Tak, to tego nie będę ukrywać. Jest nawet, znaczy na dalszym odcinku pojawia się ścieżka rowerowa, co na minus, bo nie ma tego na całej długości. Natomiast tu możemy też zobaczyć, że są po 3 pasy na całej trasie szybkiego ruchu. To jest oczywiście na duży plus, bo tutaj duży potok samochodów jest, bo wszyscy w kierunku Krakowa z Warszawy tędy właśnie jadą. No i tak to się prezentuje i dolecieliśmy do kolejnego węzła i to właśnie tutaj można było dojechać w poprzednim roku. Węzeł Leszno-Wola, czyli 67 węzeł na trasie S7, w tym miejscu się znajduje. To tutaj pierwotnie został oddany do użytku, znaczy S7 została oddana do użytku od węzła lotnisko do właśnie węzła tego na koniec sierpnia zeszłego roku, czyli na koniec wakacji. Trochę szkoda, że tak późno. Chodzi mi o wakacje oczywiście, że już po całym sezonie. Natomiast co ważne, ten węzeł jest, ale podobnie jak poprzedni, cały czas ma mnóstwo dróg do przyszłego wykorzystania. Między innymi w przyszłości ma powstać bezpośrednio nowa droga, która połączy się z Piasecznym i przejedzie nad linią kolejową i w drugą stronę ma powstać trasa bezpośrednio do Nadarzyna, a właściwie do węzła, który tam się znajduje po drodze z Aleją Krakowską. To wszystko, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest planowane. Kiedy powstanie, tego nie wiemy, bo o tym właściwie teraz nikt nie mówi. Chociaż ja zawsze nie muszę mieć najbardziej aktualnych informacji, więc jeżeli coś się zmieniło, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach. Tak jak powiedziałem przed chwilą, nie wszystko jest na wierzchu pokazane i nie o wszystkim dostaję zawsze informacje najświeższe. Ale w tym miejscu możecie zobaczyć, że ten węzeł jest naprawdę ogromnych rozmiarów. Jak widzicie, sam po jednej stronie, po drugiej stronie są po prostu bezpośrednio zloty, a właściwie wyloty i to wszystko jeszcze tutaj powstaje, a właściwie będzie powstawać, bo sam węzeł, widzicie, kończy się aktualnie w polu, a w przyszłości dalej bezpośrednio do Piaseczna wiaduktami nad linią kolejową, tak aby nie było tego niepotrzebnego przejazdu kolejowego, który aktualnie powoduje w tym miejscu
korki. No i tak to wszystko w tym miejscu się prezentuje. Tutaj już samochody mogły dojechać we wrześniu 2022 i od tamtego czasu właściwie ten ruch tutaj się dobrze zadomowił. Chociaż dalsza trasa stąd bezpośrednio do Tatrzyna została oddana do użytku niedawno, bo dopiero w kwietniu tego roku. Ten odcinek stąd, od Leszna-Woli do Tatrzyna Północnego, został oddany do użytku 28 kwietnia tego roku. Ten odcinek jest o długości 14,8 km i dokładnie się zaczyna tam, gdzie widzicie nowy asfalt. No i tu możecie zobaczyć, że choć wszystko niby jest gotowe, to tak trochę jakby jeszcze trochę porozkopywane. Dokładnie, bo ten odcinek co prawda jest oddany do użytku, o tyle na nim prędkość jest tylko i wyłącznie 80 km na godzinę i nie wszystko jest gotowe. Co to oznacza? To tak, jak widzicie, nowe wiadukty i węzły już są gotowe, mniej więcej, prawie wszystkie. Tu możemy to zobaczyć właśnie na tym przejeździe górą. Jest rondo, drogi dojazdowe w okolicy są, ale widzimy jeszcze kparki, bo ostatnie prace w tym miejscu jeszcze trwają. Sama budowa dokładnie ma się zakończyć nawet nie w tym roku, a właściwie za ponad rok. Oczywiście wszystkie obiekty najważniejsze i krytyczne, jeżeli chodzi o tego typu inwestycje, czyli jakiego rodzaju zbiorniki wodne, są już gotowe, aby można było to oddać do użytku. A ponieważ samochody jeżdżą, to wszystko już po prostu na miejscu jest. Natomiast wszystkie zjazdy jeszcze nie są gotowe. I tutaj zobaczycie to za chwilę na kolejnym właśnie węźle. Węzeł duży i ogromny, ale jeszcze nie oddany do użytku. Też przy okazji w przyszłości pewnie będzie lepiej wykorzystywany. Węzeł Antoninów to jest kolejny ciekawy obiekt. Co prawda widzimy, że właściwie wszystkie zjazdy już są wyasfaltowane, więc właściwie ruch tutaj mógłby niedługo ruszyć, ale de facto na razie mamy oficjalną informację, że cała inwestycja ma się zakończyć dopiero w trzecim kwartale 2024 roku, czyli jeszcze naprawdę dużo czasu przed nami. Sam przejezdność po oczywiście obiekcie jest w teorii niemożliwa, ale samochody i tak jeżdżą. Co możecie zobaczyć na tych właśnie wiaduktach. Nowy wiadukt z możliwością przejechania, jak widzicie, pojazdy, no to akurat z budowy, ale się przemieszczają, więc wszystko tutaj jest mniej więcej gotowe i nieoficjalnie się mówi, że może już właśnie we wrześniu zostanie oddane do użytku. Byłoby dobrze, bo węzły są najważniejsze, a pozostała infrastruktura oczywiście może powstawać trochę później, także byłoby dobrze, gdyby po prostu tego typu zjazdy dla mieszkańców w okolicy były jak najszybciej oddane do użytku. Jak widzicie, ruch na samej S7 jest całkiem duży, więc ta trasa była bardzo potrzebna, natomiast jak widzicie tutaj już po prawej stronie i po lewej stronie, drogi dojazdowe nie są jeszcze gotowe, bo nie ma na nich nawet aktualnie jeszcze asfaltu. I dolecieliśmy do kolejnego obiektu, bardzo ważnego, który nie jest jeszcze oddany do użytku. MOP 2, który w tym miejscu się znajduje, będzie pełnoprawnym MOP-em, czyli miejsce obsługi podróżnych. Co mogę powiedzieć wam o tym MOP-ie? To jest MOP kategorii drugiej, a właściwie klasy drugiej. Będzie mieć wszystkie funkcje takie same jak klasa pierwsza, a klasa pierwsza ma funkcję wypoczynkową wyposażoną w stanowiska postojowe, czyli parking, jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitariat i oświetlenie. Dopuszcza się nawet obiekty małej gastronomii, a tutaj gastronomia będzie, bo będzie, tak jak powiedziałem, wszystko, co przed chwilą powiedziałem, oraz stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekt gastronomiczno-handlowy i informacja turystyczna. To wszystko się znajdzie tutaj. W tym miejscu będzie też wiadukt, jak widzieliście, nad całym MOP-em, ale bez wjazdu na MOP-u z tego wiaduktu. No i najważniejsze, sam MOP będzie dwukierunkowy, to znaczy będą dwa osobne MOP-y, ale będzie można wjechać z jednej i z drugiej strony do dwóch osobnych restauracji, stacji paliw i parkingów. To jest bardzo ważne miejsce, głównie dla kierowców zawodowych, którzy na przykład jeżdżą tirami w tym miejscu, bo po prostu mają miejsce, gdzie się zatrzymać, czy też po prostu, jeżeli jesteście w trasie i chcielibyście coś zjeść, to oczywiście jest to bardzo ważne miejsce. Powstaje, jeszcze nie jest gotowy do użytku i on na pewno powstanie dopiero na sam koniec inwestycji. Kolejny węzeł, Złotokłosy, w tym miejscu się znajduje i on jest oddany do użytku. Jest takim typowym, ładnym bym powiedział węzeł, tego typu węzły zawsze lubię. Znajduje się w tym właśnie miejscu, jest to 60. węzeł, jeżeli chodzi o trasę S7. Jak widzicie, drogi lokalne, a właściwie dojazdowe wzdłuż całej S7 nie są jeszcze wszędzie ładnie wyasfaltowane, nie są jeszcze w pełni gotowe, ale tak, ścieżki rowerowe przez cały węzeł są dobrze przeprowadzone. Jest również chodnik, który możecie tutaj zobaczyć.
No i ogólnie cały tutaj ten węzeł mniej więcej jest już gotowy. Tutaj większych prac nie ma, pomijając oczywiście te drogi, o których powiedziałem przed chwilą. One nie są jeszcze w pełni całkowicie gotowe. No i tu możecie zobaczyć na timelapsie, czy samochody korzystają z tego węzła. Jak widzicie, pojedyncze, znaczy nawet nie pojedyncze, ale niektóre pojazdy przejeżdżają i nawet autobusy warszawskiego transportu publicznego też tutaj funkcjonują, bo wiadomo, że tutaj jakaś jedna z linii 700 przejeżdża. No i lecimy dalej już do kolejnego węzła, który się tutaj znajduje, ostatniego na tej całej trasie. No i tutaj drogi, które widzicie po bokach, nie są jeszcze oddane do użytku, czyli te drogi dojazdowe i lokalne, które będą w przyszłości tutaj właściwie funkcję tą pełnić. Jak widzicie, po lewej stronie już jest faktycznie wylewany asfalt, po prawej stronie jeszcze jest przygotowanie do tej nawierzchni ostatecznej. Tutaj wybaczcie, że tak się bują na lewo i prawo, ale tu do mnie się mimo wszystko latało, bo no, to jest bardzo długi odcinek tej trasy, a niełatwo się to wszystko nagrywa, jednak przejść 20 km dronem w całkiem szybkim tempie, to nie jest łatwe za zadanie do zrealizowania. Kiedyś może wam opowiem, jak tego typu inwestycje nagrywam i czemu właściwie nie widać cięć, chociaż jest oczywiście ich tutaj co niemiara. No i wracając do meritum, jak widzicie, same wiadukty są już na całej trasie gotowe i mniej więcej przejezdne wszystkie. Ten właśnie, który teraz widzieliście na ujęciu, jest też w niektórych miejscach pomiędzy obydwoma jezdniami S7, są miejsca, gdzie jezdnie się łączą, ale oczywiście są zamknięte, jakby trzeba było wprowadzić organizację tymczasową podczas na przykład wymiany nawierzchni. A w tym miejscu widzimy węzeł Tadeczyn Północny, węzeł 70. Łączy on ze sobą S7 z drogą S876. No i co najważniejsze o tym węźle mogę wam powiedzieć, to jest to, że jest cały czas nieoddany do użytku. Wcześniej, podczas budowy samego wiaduktu, ruch samochodów odbywał się, jak jeszcze byłem tutaj właśnie rok temu, przez sam węzeł. Czyli były zjazdy, jechało się po prostu przez samą S7, przecinając ją i jechało się dalej. Teraz jest to całkowicie wygrodzone i tutaj nie ma jeszcze gotowej nawet nawierzchni. Widzimy tam, co tutaj jest chyba już nowa nawierzchnia asfaltowa, ale jeszcze nie jest wszystko gotowe. Sam węzeł nie wiadomo, kiedy zostanie oddany do użytku. Najprawdopodobniej jednocześnie z tym węzłem, o którym powiedziałem wcześniej, we wrześniu, a jeśli nie, to na sam koniec tej inwestycji, czyli w trzecim kwartale 2024 roku. Jak widzicie, tu mniej więcej wszystko jest gotowe. Jest nawet ciąg pieszo-rowerowy prowadzony po samym wiadukcie. Ścieżki rowerowe tutaj się również znajdują w niektórych miejscach. Choć co na minus, to trzeba powiedzieć, że nie, kończą się ślepo i właściwie tyle. Przy okazji w okolicy mogę powiedzieć z ciekawostek, znajduje się stacja kolejowa Tarczyn-Ruda, czyli ostatnia aktualnie użytkowana stacja kolejki wąskotorowej. Tutaj jeździła wcześniej do Nowego Miasta nad Pilicą, a teraz się kończy właśnie w tym miejscu. Przy Tarczynie i to była stacja Tarczyn, a Tarczyn stąd mimo wszystko jest całkiem daleko. Tak jak widzicie, są ronda, wracając do samego węzła, jak widzicie są ronda, są już nawierzchnie asfaltowe, wszystkie bariery jeszcze nie są ustawione, znaków oczywiście wszystkich jeszcze nie ma. Zbiornik wodny się znajduje i już, jak widać, jest nawet w nim woda, więc całkiem nieźle jak na aktualną suszę. No i same kable od wysokiego napięcia są, chociaż nie wszystkie, w trakcie tej całej trasy S7, którą by mogli się zobaczyć, mają już rozwieszone kable wysokiego napięcia, one jeszcze w niektórych miejscach są rozwieszane. No i tu widzimy same zamknięte wloty na sam węzeł właśnie Tarczyn Północny, który się tutaj znajduje, no i pozostałe elementy, które się znajdują na tej całym, na tym całym węźle, na całych zjazdach, czyli drugie rondo znajdujące się już bezpośrednio od strony Tarczyna. Też na drugim wylocie bezpośrednio z ronda naprzeciwko możemy zobaczyć już wyasfaltowany zjazd na drogę właśnie tą dojazdową, która się znajduje wzdłuż całej trasy. Na minus tych dróg dojazdowych mogę powiedzieć to, że nie są w pełni ciągłe, czasami trzeba się przeczytać z jednej na drugą jeżdżąc wzdłuż trasy S7. No i szkoda, że tam nie ma zrobionych ścieżek rowerowych, bo przydałoby się jakieś takie bezpośrednio dla towarzystów połączenie pomiędzy Krakowem a Warszawą. No, najlepiej byłoby oczywiście, gdyby to nie było wzdłuż dużych dróg, ale przydałoby się, aby faktycznie dla rowerzystów taka trasa rowerowa powstała, czego aktualnie takiej idealnej i w pełni tylko właśnie dla rowerzystów cały czas nie ma. No i lecimy dalej już nad tym odcinkiem, który był oddany do użytku. Znaczy, był, ale nie był przejezdny, bo do Tarczyna sama trasa, która była budowana od Grójca do węzła Tarczyn
Południe była gotowa już jakiś czas temu, z tym, że sam Tatrzyn Południowy znajduje się tutaj, jeżeli chodzi o węzeł, czyli węzeł 71, natomiast sama droga była wybudowana jeszcze pod linią koleją, nad którą przecięliśmy i do sprawy samego węzła Tatrzyn Północny, tylko bez samego węzła. I tam się to wszystko kończyło, teraz to już się zmieniło, sama trasa jest całkowicie przejezdna, a tamten odcinek, o którym teraz powiedziałem, był oddany do użytku właśnie od węzła Tatrzyn Północny do początku obwodnicy Grójca w grudniu 2020 roku, więc już ponad 3 lata temu. Także całkiem dużo się tutaj buduje, inwestycja prawie całkowicie gotowa, choć jeszcze przez ponad 1,5 roku prawdopodobnie będziemy się męczyć z tą budową, zanim wszystko będzie w pełni oddane do użytku. Więc to oznacza tylko i wyłącznie jedno, że jeszcze za rok tutaj się ponownie pojawię i pokażę Wam, czy inwestycja w przyszłe wakacje będzie już całkowicie gotowa i będzie można już nią przejechać. To był tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie mnie wspierać przy tego typu inwestycjach, to możecie kliknąć wspieraj obok przycisku subskrybuj. Zachęcam Was do subskrybowania, by nie przegapić kolejnych materiałów. No i cóż nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Niedługo zobaczycie film z przelotu porównujący, jak wyglądała ta cała budowa rok temu i teraz. Będzie to w formie przelotu bez mojego gadania. Zobaczycie go w najbliższych tygodniach. No i co jeszcze ważne z takich inwestycji a propos samej S7, to niedługo wybiorę się i nagram odcinek, który powstaje aktualnie przy Modlinie. Tak, wiem, że prosiliście mnie o to dosyć długo, ale faktycznie zbieram się do tego i najprawdopodobniej niedługo dla Was nagram, jak tam to wszystko powstaje przy samym węźle Modlin i to trochę bliżej Warszawy. Tamtą trasę S7 zamierzam jeszcze nagrać w tym miesiącu, ale zobaczymy, jak z tym wszystkim wyjdzie. Wiem, że chyba tego prawie nikt nie nagrywa, więc warto, żeby ktoś to mimo wszystko pokazał. A tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!